Zastanawiałeś się kiedyś, co można zrobić przez 6 miesięcy swojego życia? Ja dokładnie 6 miesięcy temu postanowiłem, że zacznę uczyć się tworzenia gier w silniku Unity. I oto, czego nauczyłem się przez ostatnie pół roku pracy. Na początku zaczęło się od prostych gier w konsoli używając języka C++. Myślałem, że żeby zostać twórcą gier, to muszę pisać na początku w konsoli. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii tworzenia gier w języku C++. Starałem się odwzorować mechaniki zawarte w grach 2D oraz 3D tylko w prymitywnej formie, aby wiedzieć jak to zaprogramować. I tutaj po ponad 3 latach nauki różnych języków i rzeczy, które nie do końca sprawiały mi przyjemność, zdecydowałem, że tworzenie gier to to, co chcę robić w życiu. I tutaj trafiłem na Unity. Unity to silnik, który pozwala tworzyć gry. Jako, że używa on języka C#, to miałem prostszy start, ponieważ doświadczenie, które uzyskałem programując w innych językach, m.in. w C++, pozwoliło mi w bardzo prosty sposób odnaleźć się w Unity. Pobrałem Unity, po czym zacząłem naukę wykorzystując do tego kanał YouTube oraz wiedzę, którą udało mi się znaleźć w internecie. Kanały YouTube, które szczególnie mi pomogły, to Brakeys, Blackthorn Prod oraz Code Monkey. I tak, po 2 tygodniach stworzyłem swoją pierwszą grę. I po tym krótkim okresie udało mi się nauczyć rysować podstawowe pixel arty, dodać strzelanie, poruszanie oraz animacje, a także podstawowy mechanizm pojawiania się zombiaków, którzy atakowali gracza. Dowiedziałem się wtedy, że nie warto tracić za dużo czasu przy jednym projekcie w trakcie nauki, tak aby spróbować nauczyć się jak najwięcej i zrobić jak najwięcej różnych projektów. Więc gdy zakończyłem tworzenie gry o zombiakach, zacząłem tworzyć kolejną grę. Jako, że spodobało mi się rysowanie grafik do gry, to postanowiłem, że przy następnej grze spróbuję jak najwięcej poćwiczyć rysowanie. I tak oto powstała moja kolejna gra, tyle że tym razem zrobiona z myślą o telefonach. Dodawałem do niej jak najwięcej różnych stworków i elementów otoczenia, tak aby moje umiejętności rysowania weszły na znacząco wyższy poziom, a przynajmniej wyższy niż zero, który posiadałem na tamten moment. I tutaj z pomocą pojawił się kanał Prozure, na którym był ogrom filmów na temat animacji, oraz kanał Blackthorn Prod, który pokazywał jak rysować proste grafiki oraz jak te animacje przenieść do Unity. I w tej grze również nauczyłem się wielu innych rzeczy, jak tworzyć lepsze animacje, skrypty i jak powinno być zrobione menu. Jako, że gra była zrobiona pod telefon, to wprowadziłem poruszanie za pomocą joysticka oraz wielu przycisków i właśnie tak powstała moja pierwsza gra mobilna. Później zająłem się kilkoma małymi projektami, na których głównie trenowałem kodowanie, aby poprawić jakość przyszłych gier. I tutaj, na moim kanale YouTube, wrzuciłem pierwsze 2 poradniki z Unity oraz film o tym, jak stworzyłem Flappy Birda w 24 godziny. Flappy Bird był challenge'em, który sobie wyznaczyłem na pewien wieczór, aby sprawdzić, jak szybko nauczyłem się kodować i dodawać rzeczy w Unity. I tu byłem w ogromnym szoku, ponieważ w około godzinę byłem w stanie tworzyć coś, co 2 miesiące wstecz zajęłoby mi o wiele, wiele więcej czasu. Kolejny challenge to stworzenie Minecrafta, który, jeżeli mam być szczery, był najtrudniejszym projektem, jaki kiedykolwiek przyszło mi stworzyć. Tytuł filmu to jak stworzyłem Minecrafta w 24 godziny, jednak sam Minecraft był tworzony dobre 2 tygodnie w ogromnym pośpiechu, tak aby zmieścić całość tworzenia gry w 24 godzinach kodowania. I tak oto, po 2 tygodniach kombinowania i pisania po lekcjach, udało mi się stworzyć coś, co jakkolwiek przypomina Minecrafta. Po Minecrafcie zrobiłem sobie tygodniową przerwę od Unity, żeby to wszystko przemyśleć i zabrać się za następny projekt. I tu powstaje moja gra, którą tworzę do tej pory. Znana z serii Unity gra RPG. Wydaje mi się, że ta gra w ostatnim czasie zmusiła mnie do dużego wysiłku i pomogła mi w rozwoju kanału i pozyskiwaniu ogromnej wiedzy na internecie. Aby dodawać jak najwięcej trudnych do wdrożenia mechanik, musiałem naprawdę wiele się uczyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co dodaję do tamtej gry i jak to wszystko wygląda, to zapraszam do oglądania tamtej serii. W międzyczasie stworzyłem 2 mniejsze gry z Zawo, który swoją drogą również pokazał mi naprawdę wiele rzeczy w Unity, ponieważ był w tym wszystkim sporo dłużej. Jeżeli miałbym powiedzieć sobie z przeszłości, czy warto sobie sprawiać trud, łączyć szkołę, treningi, programowanie, to powiedziałbym na 100%, że warto, ponieważ ciągły rozwój pozwala nam być szczęśliwymi ludźmi, zdobywać nowe znajomości oraz zdobywać ogrom wiedzy.
wiedzy. Więc każdemu z Was radzę wziąć się do nauki, znaleźć hobby niekoniecznie będące programowaniem i rozwijać się w tym, bo to da Wam ogrom szczęścia i motywacji w życiu. Bo jak sami widzicie, przez pół roku udało mi się chodzić do szkoły, rozwinąć swój kanał YouTube, ćwiczyć, nauczyć się tworzyć gry na całkiem dobrym poziomie. Nigdy się nie poddawajcie i pamiętajcie, że wszystko jest możliwe, cokolwiek byście nie robili. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się.